Drodzy przyjaciele złotowianie i nie tylko, zapraszam Was serdecznie na wystawę, która odbędzie się dzisiaj o 17 otwieramy. Oficjalnie jest to wydarzenie online, także zapraszam przed ekrany komputerów na profilu Muzeum Ziemi Złotowskiej na Facebooku. A od jutra zapraszamy w reżimie niestety sanitarnym jeszcze przez naszą pandemię straszliwą. Do zwiedzania osobiście wystawy w Muzeum Ziemi Złotowskiej. Potrwa ona dzisiaj otwarcie od 4 do 27 marca. Będę wiedział, kto przyszedł, kto nie przyszedł, więc pamiętajcie. Wszyscy macie przyjść. Zapraszam. Sprzedałem swój stary gramofon po to, by zostać sam na sam z płytami, których nigdy już nie przypomnę sobie, jak to było razem ich słuchać, jak wprawiały niekształtne nasze ciała w wir tańca. Już nigdy na moim czole nie pojawi się zmarszczka zadumy, którą z płyt lubiłaś najbardziej, a która wykradała ci łzy z powiek. Jeszcze ten cholerny kominek. Wszystko obraca niechciane. Muszę w nim napalić. Inaczej zamarznę. Zakochuję się we wszystkich ludziach. Stąd jeszcze świat. Potem leczę problemy serca. Może ma to związek z tym, gdzie się urodziłem. Dobry Pan wszystkich Nazarejczyków miłował jak swojego syna. Jeżeli tak, to pociesza mnie, że jestem już za stary na śmierć krzyżową. Jeszcze jest szansa, że kilka razy pokocham. Zamiast patrzeć naprzód, nie zwracając uwagi na to, kto obok, kto za mną, zamiast biadolić ciągle bez ustanku, mleć językiem, krwa, przeżywając wciąż te same słowa, zamiast trawę po oczach, zamiast oczopląstwu i martwić się serca, na to wszystko, czego ogarnąć nie potrafię, zamiast sumienia, skręcanego jak sprężyna, na którym skacze z miejsca w miejsce, tkwiąc tak naprawdę wszędzie, zamiast ciebie, zamiast siebie, zamiast ich wszystkich, zamiast świata, usiądę w fotelu, zapalę papierosa, przestanę. Nikt mi nie obiecywał, że będzie tutaj łatwiej. Właściwie to jest identyczne. To samo słońce, ten sam zapach kwiatów i potu po pracy. Nikt mi nie obiecywał otwartych ramion czekających na mnie pięknych kobiet. Są zajęte prowadzeniem wojny. I nie obiecywało tej ziemi obiecanej. Każdego dnia muszę na nią zasługiwać. Umrę i nawet wróbel mnie zaszczepią. Nie to, żebym się użalał. Brak będzie mi twojego uśmiechu, twoich otwartych ramion, twojego spojrzenia do przodu. Umrę i nawet wiatr mnie zaszeleści. Nie to, żebym się użalał. Droga straciła znaczenie sensu stricte. Nogi niezdolne były kolejnym krokiem ranić delikatnie swoje jutro. Więc stanąłem. Przerzuciłem sznur przez żarć. Kłócę się. A gdybym zapomniał o wszystkim, zapomniałbym o tym, co to życie, co to kochać, co to nienawidzić, co to ufać, co to podejrzewać, co to złożyć. To prawda. Gdybym nie pamiętał siebie, ciebie i zapomniałbym o tym, co
strach, co to zbuda, co to wiara, co to grzech, co to nakaz, co to Bóg. Gdybym stał się rośliną, to wiem, co zrobić. Jak mówią Żydzi, jest coś po śmierci, czy nie ma, lepiej trochę się pomodlić, niż gdybać. 25 lat na tym świecie zadaję sobie jedno pytanie. I znikąd odpowiedzi, ani wskazówki, ani uśmiechu. Jak mówią Żydzi, lepiej posłuchać muzyki, niż przeklinać swój żywot. Bo ci, co chcieli żyć, leżą w bezimiennych grobach, a ci, którym zabrakło wiary i sił, męczą się już w trzecie pokolenie.